W Haliwosir po raz kolejny rywalizowali goście siatkarza z Krybełchatów Mariusza Wlazłego, który karierę sportową rozpoczynał w WKS Wieruń. Były to dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego powiatu, ale jak się okazało, nie tylko. Obecna była bowiem też młodzież ze szkoły podstawowej w Zgierzu. Mariusz, ALPS Wadowice, UKS Siatkówka z Gwiazdą, Fundacja Mariusza Wlazłego, Volley Projekt. Mógłbyś to wszystko poskładać tak w całość i powiedzieć w największym skrócie o tych przeobrażeniach struktur, których byłeś inicjatorem, wywoływałeś je po kolei w życie. I dlaczego one miały miejsce? No wszystkie te struktury ze sobą się wiążą, tak? Wadowice odegrały tutaj bardzo ważną rolę, bo jakby zapoczątkowały to, co się teraz dzieje, tak? Oczywiście my mamy inne priorytety, gdzieś tam ta nasza współpraca się rozeszła, oni robią swoje rzeczy fajne dla siatkówki, ja też chcę robić swoje rzeczy, ale mniej więcej na tym samym ma to polegać. Tylko że ja chciałbym dać możliwość amatorskiej siatkówce, gdzie dzieci nie będą się czuły jakoś gorsze na występowanie na jednym boisku, występując z drużynami profesjonalnymi, amatorzy nie mają szans. A w tym programie, jeżeli się na tej samej płaszczyźnie dzieciaki spotykają, mogą walczyć jak równy z równy, dlatego ten projekt powstał i jest dedykowany właśnie dla nich. UKS Siatkówka z Gwiazdą nie dawał mi tylu możliwości, ile daje mi fundacja, dlatego kolejną po UKS-ie strukturą jest fundacja, która myślę, że już zostanie i nie będziemy się przeobrażać w coś innego. Fundacja mojego imienia, mam nadzieję, że pozwoli na wykorzystanie mojego wizerunku przy promowaniu siatkówki właśnie u dzieci. Czy to rzeczywiście tak było, jak powiedziałeś w wywiadzie dla Wyborczej chyba we wrześniu tego roku, że skłoniło cię do tego fakt, że sam się kiedyś zgłosiłeś na zajęcia sportowe i zostałeś, że tak powiem, odrzucony i tym właśnie dzieciom dedykujesz tą inicjatywę? Czy rzeczywiście tak było, że nie od razu się poznano, już nie wdając się w konkrety, jaki to był trener i tak dalej? Czy rzeczywiście coś takiego cię w życiu spotkało, że przyszedłeś na trening i ktoś powiedział, że nie nadajesz się do siatkówki? Znaczy nie, że się nie nadaje do siatkówki, tak? Nikt mi takich rzeczy nie powiedział, ale oczywiście w całej grupie, gdzie gdzieś tam funkcjonowałem, były dzieci lepsze, gorsze, tak? Ja nie byłem od początku tym lepszym dzieckiem z lepszymi umiejętnościami. Byli ode mnie koledzy bardziej rozwinięci technicznie, z innymi umiejętnościami i na nich się stawiało wtedy. Tak ja się czułem troszkę pominięty. Ja byłem odrzucony w takim stopniu, że gdzieś tam funkcjonowałem w pewnej grupie, ale tak jakby bardziej dokoptowany do składu niż funkcjonują w tym samym zespole. I to były właśnie takie moje pierwsze kroki. Później oczywiście w miarę pracy, możliwości, stawałem się coraz lepszy, te umiejętności się podnosiło i też moja tak jakby rola w drużynie też się zmieniła. I to jest normalna kolej rzeczy. Ja chcę dawać szansę dzieci, które w ogóle nie mają na funkcjonowanie w klubie szansy, a chcą bardzo funkcjonować w siatkówce. I z tego względu ich też marzenia jakieś tam o grze w jakiejś rywalizacji sportowej się, że tak powiem, marnują, nie mogą ich ziścić, a ten projekt daje możliwość właśnie w takim turnieju sprawdzić swoje umiejętności, rywalizować z innymi dzieciakami. Przy siatkówce z Gwiazdą udało ci się zaangażować twoich kolegów z drużyny z Bełchatowa w tą inicjatywę, również klub. Czy teraz też możesz liczyć na pomoc klubu i kolegów z zespołu? Tak, oczywiście. Klub PGS Krabełchatów czynnie uczestniczy w mojej fundacji, organizując różnego rodzaju gadżety, pomoc jakąś taką sprzętową, tak? Jak i również pomaga mi w zorganizowaniu wyjazdów dzieciom, które uczestniczą w Volley Projekt na mecze Ligi Mistrzów do Łodzi, czy też na mecze Ligi Polskiej do Bełchatowa.
W taki sposób wizerunkowo nam pomaga, mi pomaga klub PGS Krabbeł Chatów. A sami zawodnicy, jeżeli tylko mają chęć, możliwości i oczywiście czas, tak, bo czas jest najważniejszy, będą się w miarę możliwości udzielać. Czy te dotychczasowe turnieje łącznie z tym dzisiejszym spełniają Twoje oczekiwania? Tak konkretyzując, ile dzieci przyjechało, z jakich miejscowości? Mówiłeś w tym wywiadzie, cały czas do niego wracamy, że jest zaangażowany Zgierz. Dzisiaj widziałem autokar ze Zgierza. O Łowiczu mówiłeś, jak to wygląda aktualnie? Może zacznę od samego początku. Masę dzieci jest z powiatu wieluńskiego. W tamtym roku było to około 100-150 dzieci, które uczestniczyły. Teraz mamy mniej więcej około 250, nawet ponad. Także z roku na rok jest coraz więcej, z roku na rok przybywa tych dzieci. Jest grupa ze Zgierza faktycznie, jest jedna grupa, 20-osobowa, 20-kilku nawet. I oni funkcjonują mniej więcej na takich samych zasadach jak tutaj w Wieluniu. To też nie trzeba tworzyć tak jakby ośrodka zamiejscowego. Będzie więcej grup, to trzeba będzie to ubrać w ładną formę współpracy, gdzie mam nadzieję niedługo będziemy mogli to jakoś tam w te ramy zamknąć. Na wszystko potrzeba czasu. Ja jestem umówiony w Kleszczowie już z grupami, z dyrektorami szkół. Tylko że nie mam czasu się spotkać z nimi. Zawsze gdzieś wyjeżdżam. Gramy Ligę Mistrzów, Ligę Polską. Niedługo jeszcze będzie Puchar Polski. Także wszędzie mamy swoje zajęcia. A korzystając z chwili wolnego, nie zawsze, tak brzydko powiem, wbije się w termin odpowiednich ludzi. I tak samo jest z innymi ośrodkami. Są rozmowy, ale do skonkretyzowania myślę, że dojdzie dopiero później. Dwa tygodnie temu również wielki sportowiec z Wielunia, Darek Żuraw, skończył 40. On już powoli odnajduje się w tym świecie niezawodniczym. Ty we wrześniu bodajże 2013 skończysz 30. Nie zachęcamy cię do kończenia kariery, broń Boże. Ale to już chyba jest czas, żeby pomyśleć, co będę robić za te 5, 6, 7, 8 lat, kiedy już nie będę zawodnikiem. Czy te myśli cię dotykają w jakikolwiek sposób? No coraz częściej mnie dotykają te myśli. Ja chciałbym na razie rozwinąć ten projekt. Jeżeli mi czas, możliwości, finanse oczywiście pozwolą na to, żeby funkcjonować, rozwijać projekt, to myślę, że przez te kilka lat, w których jeszcze będę grał, zbuduję coś na tyle pięknego, że później będę mógł się tym zająć jeszcze bardziej i zaangażować w 100%. Na razie w tym kierunku, a co będzie za kilka lat, to życie nam przyniesie. Czy tu też jest miejsce na pomaganie tym sportowcom, których dotknęły różne komplikacje życiowe związane z uprawianiem tej dyscypliny, nie tylko tej dyscypliny właśnie, to co kiedyś robiła Gloria Victis? Jest w planie takie przedsięwzięcie, tak? Mam w statucie pomoc takim osobom, które gdzieś tam ucierpiały na boisku, czy odniosły kontuzję, sportowcy, którym trzeba pomóc. Tylko w chwili obecnej wszystko i tak się rozbiega na tematy finansowe. Jeżeli, mówię, rozwinie się fundacja na tyle i w taki sposób, jak oczekuję i myślę, na wszystkie rzeczy przyjdzie czas. Na chwilę obecną chciałbym się zająć programem dla dzieci, bo to jest dla mnie w tej chwili priorytet. Inne rzeczy, mam nadzieję, że przyjdzie czas już niedługo. I ostatnie pytanie. Domyślam się, że wraz z kolegami ze Skry zrobicie wszystko, żeby już w maju przestano o Was mówić były mistrz Polski, byli mistrzowie Polski. Czy jest szansa, że o Mariuszu Wlazłym przestaniemy mówić były reprezentant? Co by się musiało stać, żeby wrócił do reprezentacji, do kadry? No, były wybory w PZPS-ie, zarząd praktycznie się nie zmienił. Co w związku z tym? Może powiem inaczej, ominijmy ten temat jest nieprzyjemny dla mnie i na tym poprzestanie. Trenujemy razem z panem Damianem Fujtarem. To byłem kolegą z boiska Mariusza Wlazłego. Tak, tak. Trenujemy od października razem, dopiero w tym roku zaczęłyśmy razem. Czy pan Fujtar opowiada wam, że grał kiedyś z Mariuszem, jakim był człowiekiem na boisku i poza nim? Tak. I co mówi o swoim koledze z boiska?
No, bardzo go chwalił też, no. I powiedzcie mi, jak wam dzisiaj idzie w zawodach? Jakie mecze za wami, jakie przed wami? Pierwszy mecz wygrałyśmy 2-1 z gimnazjum numer 1 z Wielunia, a teraz przed nami będzie mecz z Małym Załęczem. Jakie nadzieje przed tym drugim spotkaniem? Myślimy, że wygramy. No, podglądałyście przeciwniczki, są zawsze ze środków? Tak, tak. A na jaki wynik końcowy dzisiaj liczycie? 2-0. I jeszcze kilka lat grania, albo dłużej, jakie macie nadzieje związane z piłką siatkową? Znaczy się chcemy tą pasję coraz dalej rozwijać, a jak dalej wyjdzie, to zobaczymy.